Dobra, już jestem. Znowu musiałem przerwać. A co to jest? Co to mi tak rączka wyskoczyła, jakby chciało się to wojsko przyłączyć. Dobra, poczekajcie, żeby nie ryzykować. I przy okazji mam dużo kasiorki, więc sobie wykorzystam to. Dobra. Niech jedna sobie idzie. Już tam nie patrzę na wojsko, bo wojsko już mam. Tu się urodziłam. To kraina Siedmiogrodu. Moją duszę sprzedano za młodu. Miałam ledwo tyle lat, żeby móc się zakochać. Sprzedałaś duszę w imię miłości? Nie do końca, żeby spalić kogoś na stosie. Właśnie to chcesz zrobić z Sarą? To byłby akt łaski. To byłby akt łaski. Pięknie. Dobrze, nie będę już przesadzać z cytatami. Dobra. Trochę tam potraciliśmy. A ten słaby bohater niech sobie tam łazi. Przy okazji będę miał widok na teren. Co oni tu chowają? Takie coś. Nie, 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 nie. Jak mogłem to nie zauważyć? O, i straciłem cały ruch. No prawie cały. Ale i tak już straciłem. Tu mogę. Trzeba teraz wszędzie mury robić, żeby jak najwięcej wojsk wyszkolić. Tam coś jeszcze widzę, że tu jest. O, kryształy! Mogę w końcu produkcji kryształów sobie zrobić. A, tu bronicie, widzę granicy. Co to jest? Tu jest jakiś następny, który czuje, że mnie chce zaatakować. Tu widzę, że obrona granicy, tu jest most, więc coś tu może być, gdzieś, może tu. Coś, co daje tą właśnie granicę. No i oczywiście przegram, no, czemu mnie to nie dziwi. Dobra, leci, leci. Dość niski, czyli nie aż tak znowu. Mogę sobie pozwolić. Nie wiem, czy zdążę, nie będę ryzykować i wczytywać po raz kolejny. Dobra. Czy ty możesz coś ciekawego wybudować? Zaraz, tu mogę następny budynek, którego wcześniej nie mogłem. Podczas oblężenia na początku każdej tury spada deszcz, metody zadając każdemu działowi. To jest fajne. A to drugie. Wydaje mi się, że to będzie lepsze. Ten czerw. Właściwie to nie wiem, jak wygląda ten czerw. Jestem ciekaw. O, tu sobie stoi i niech sobie czeka. Bo to mu nic nie da. Pyk, pyk, pyk. Dobra, i teraz tak, jeszcze budowa. Kto tu jeszcze? Ten nie ma. 20, 20. Albo 20. Tak po wiśniacku. Troszkę. Tak. Nie tak, nie tak. Dobra. O, i w sam raz wybuduję. Dobra. Właściwie powinienem to wcześniej zrobić, ale dobra, mniejsza o to. Ważne, że wszystkie zamki mają mur na fulla. Aha, czyli ty sobie tu wolisz poczekać, tak? To ja sobie zapiszę, bo chciałbym jeszcze sobie gdzieniegdzie coś pozbierać. A ty mi to uniemożliwiasz. No, czy się ruszy? Nie ruszy się, to dobrze. Dobra, wszystkich tu atakujemy. I Gites, Gites. Dobra, na razie spoko. Nie leć, nie idź, nie idź. Stój tam na granicy, pilnuj granicę. Bardzo dobrze, że się słuchasz. Dobra, odnowiliśmy manę.
Atak. Bez strat. Doświadczenia. Teraz, czy ja czasem nie mam levela? Coś jestem... Nie, dobra. Już miałem przeczucie. Dobra. I to by było na tyle. Tam chyba tylko jakąś jedną rzecz pominąłem, ale to na początku. Tych, co tu pilnują, ale oni co oni tam, ma jakieś buty, czy sandały. I nic poza tym. Tu widzę, że jakiś posterunek jest chyba. Tu jeden, drugi. Gorda Real, nie wiem co to jest. Ale skoro to może być fajne, no to je zbierzemy wkrótce. O, wracasz się, bardzo dobrze. Wystraszył się mnie. Pięknie. I ciśniemy dalej, ciśniemy, ciśniemy. Możemy to wybudować. Teraz w każdym coś pobudujemy, ale nie mam tyle kryształów. Może tak. I tak. O. Teraz narobimy kryształy. I mam portal wybudowany. Poczekamy jeszcze 2 dni i robimy szkolenie. I sobie lecimy na tę stronę. Cały czas na razie na lewo. O ile jest to możliwe. Podejrzewam, że nadal jest zamczysko. A jeśli podbiję to zamczysko, to zapewne znowu mi kolejna brama się otworzy, a ja nie będę mieć szansy pozbierać nic po drodze. Więc na razie porobimy wojaszków. Oho! Pieniążków nie mam, co? Co zrobimy tak? Trochę za bardzo złota użyłem. Ale już jest gites. Wszyscy uciekają, się boją, bo tutaj demony lecą. Niepokonane, niepowstrzymane. Pędzą jak wicher. Nie zatrzymują się. Dobra. Teraz tak, tu widzę, że jest jakiś teren. Tu też jest jakiś teren, ale jeśli ja to podbiję, to zapewne i tak przeniesie się na teren wroga. A ten tu stoi dalej. Więc tak, ominiemy sobie to. Zobaczę, co jest tutaj. Chociaż lecimy za nim. Aha, tu jest inna granica, dobra. Się boisz, tak? Się bój, bój się. Czy mnie zaatakujesz? Zaatakujesz mnie, to dobrze. Świetnie, żadnych strat. No nie żadnych, ale minimalne. Na razie nie będę zabierać tych terenów. Tylko idziemy dalej. Wtedy sobie poprzebudowuję i wtedy możemy działać. Teraz się opłaca. Opłacało to, co sobie dałem. Zaraz, tu jest szkolenie jeszcze innych. O, tu widzę bardzo dobre jednostki tam, co były. Trzeba to wszystko tu pozbierać. To nie może obejść się bez zbierania. Tu jest jeszcze jakiś teren. I tu. Strasznie dużo tych prowincji. Tu coś widzę, że nie zbieracie, nie dbacie o to. Aha, czyli tu jest posterunek. Czy ktoś pilnuje? Jacyś tam pilnują, ale cieniosy same. Dobra, od razu tego albo nie. Dobra, co mi zależy. Jakieś tam wilki potraciłem. Powoli już tracę wszystko. I lecimy dalej. Lecimy, lecimy. Atakuj. Bez strat. I dobra, gites. Gites majonez. Co jest? Tu jeszcze będzie przejście do podziemi?
Na tak dużą mapę? Jeszcze podziemia? Oszaleliście! Ile wy chcecie, żebym grał w tę misję? Level. Co to za gadanie o uwięzionym, wściekłym demonie? Vejer to arcydemon i sługa Urkraga. Czemu miałbym mu pomóc? To przecież pana Skala. Mógłby przywołać niszczycieli. Na polu bitwy to cenni sprzymierzeńcy. Wybrałaś swego pana, Xano? Służę Kabeletowi, a Kabelet nie ma władcy. Myślałem, że wszystkie demony przysięgają posłuszeństwo jednemu z sześciu władców. Jak inaczej mają przetrwać w Szeogu? Arcydemon nic nie musi. Szczególnie Kabelet. Myślałby kto? Kogut myślał u niedzieli, a w sobotę łeb ucieli. W sumie pasowałoby mi nawet teraz to pozbierać. Tu jest jak? Jak tu jest sytuacja? Aha. Dobra. To jeszcze sobie tu pozbieramy. Super, kolejne surowce. A ja nie mam na co to wydać. Już mam coraz więcej surowców. A właśnie. A propos, to sobie przebuduję. Dobra. No i ciśniemy dalej. Nudy, jeszcze raz nudy, żadnych wyzwań, ale nie wolno nam narzekać. Jeśli tak się dzieje, to dobrze, że się tak dzieje. Ale powinienem mieć więcej tych wojsk do wyszkolenia. Teraz tak, czy lecimy tam, na dół jeszcze? No w sumie pasowałoby tu pozbierać wszystkie fanty, więc na razie nie idziemy dalej. Albo zrobić jakiegoś drugiego bohatera. Ale nie mam na tyle wojsk, żeby sobie jeden mniej więcej radził tyle samo co drugi. No, lecisz. Dobra, tu wszystko popodbijane. O, tu jest jeszcze jeden budyneczek. Też go przebudujemy. Dobra. I bierzemy to. Przebudujemy to i nie wiem, gdzie iść dalej. Wrócimy się do zamku. I gdzie idziemy? Może na dół albo w prawo, nie wiem. Może jeszcze na dół, zobaczymy co tam jest. Tak, żeby jak najdłużej czekać z tym, co mamy zrobić. No, tu chyba dużo stracę. No, trochę tych dręczycieli straciłem. Dobra, atakuj. Dobra. I pyk. Właściwie sobie nie wyobrażam, jakbym miał jeszcze ręcznie walczyć w każdą bitwę. To już było... O, ktoś tam lata gdzieś w okolicy. Słyszę dźwięki, które nie świadczą dobrze. Nawet nie wiem, jak się wrócić zaklęciem. Tu nie wziął skrzyni. Jego błąd. I lecimy. Teraz na tego. Czy coś mogę wybudować jeszcze? Mogę coś tam budować. Dobra, niech tak będzie. I pyk, lecimy dalej. Oho. Tu jest ich dużo. Dużo, co nie znaczy, że wam pozwolę, żebyście zabili dużo moich jednostek. To nic nie znaczy. Dobra, podbijamy to, lecimy do bazy i potem lecimy na dół i zobaczymy, co tam jest na dole. Nie to, kurde. Kliknęło mi się niechcący. Odruchowo, wybaczcie mi, ale za to zobaczycie walkę. Ale jaja, o, ale fajnie, ja.
Dobra, ciśniemy w tego. Dobra, wilk na razie zostaje. Ten może coś zrobić? Nie. Eksplodujące kolce. Brzmi fajnie. A ta co ma? Zniewolenie. Ani na jednego, ani na drugiego. Co to ma być? No i teraz wilk. Wilk pójdzie sobie i zaatakuje, żeby nie było kontry od przeciwnika. Bo i tak już go stracimy. Dobra, i teraz wybuchające. Na tego zaraz. Normalny atak tyle? Nie. Tak, o. No niby coś tam dało. O. I jeszcze. Chlas. No, wszyscy na sok wusa oczywiście. Każdy woli atakować jednostkę dystansową. Tak, wszyscy rzuci się na nią. Wszyscy. Czekałem na to. To było nieuniknione. No i koniec z wami. Tyle was było. Ciekawy jestem, czy mi to lepiej wyszło. Chyba gorzej. Dobra, jeszcze raz. Nie. Kurde, niepotrzebnie akceptowałem. Teraz mi zostali... Kurde. Dobra, nieważne. Skoro są, no to niech będą. Ale to mi się nie podoba. Znowu będę mieć jakieś jednostki niepotrzebne. I lecimy, 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 lecimy. Ty odejdź tu. Może tak walniemy. O. Oczywiście Cerebrus pierwszy na odstrzał ginie. Nawet nie pamiętam, kiedy by dłużej przeżył. No i dobra, lecimy teraz tutaj. Na razie na prawo nie będę leciał. Bo tam może być coś więcej, a może na dole się okazać baza jakiegoś przeciwnika, która tylko czeka na moje łapska, żebym je sobie zagarnął. Te posiadłości. Pyk, 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 lecimy, lecimy. Tu jest terenik, tu ktoś pilnuje, a ja się zastanawiam, gdzie iść. Znak mi pokaże. Dolina Hersh, o, już widzę teren. O tym drogowskazie trudno powiedzieć coś konkretnego. O, może poza tym, że jest w dobrym stanie i zrobiono go dość niedawno. Z dobrze wysezonowanego drewna. Boże, czytać nie potrafię. Co tu się dzieje? Co to jest? Kryształ monokl. Podejrzewam, że trzeba iść na dół, czyli na południe. Tam gdzieś powinien być teren. Kult pajęczej królowej. Dobra, o, tu was jest trochę. Oho, już Cerebrusy musiały... I to ma być armia? Z naszą mocą powinny nas otaczać setki oddziałów. Tropia anioła, który ma 3000 lat. Jest sprytna i szybko się przemieszcza. O, Askalu. Bardzo... Co to ma być? Czyli tutaj gdzieś musi być teren. To jeszcze jeden teren. Co to ma być? Za dużo tych terenów. Za dużo tych posiadłości. Za chwilę nie będę mieć jak tu ogarnąć tego. Dobra. Co jest? Nie kliknął się? Czy to już było? Ach, jak ja myślę. Nie, to się kliknęło. To czemu ja chcę jeszcze raz to kliknąć? Co by ci dać? Może coś zaklęć?
Może agonie? O, to ci dam. Ale ty tu nie masz dodatkowych, czyli jesteś słabszy z zaklęć. Dobra. Tu jest ten zwykły teren. Czyli tutaj może jest ten... Może to jest cały ten jeden teren, tylko mnie się tak wydaje dziwnie. Zaraz. No możliwe, że to jest jeden taki długaśny teren. A właśnie, jest, pięknie. Mamy teren. Kolejnego długasa. Nareszcie wolny. Zemszczę się za tę zniewagę. Rozniosę tę chodzącą kupę kości. Co mam robić, Kirill, mój panie? Jestem twym dłużnikiem. Rozpierdol wszystko! Kilku niszczycieli. Przypieczętujmy nasz pakt, niszcząc tę nekropolię. Tak! Dobra, trochę mnie poniosło. Teraz chyba nie będzie aż tak źle, znowu z głosem. Przebuduj fort na przynależny frakcji Inferno. Zostaw fort nietknięty, przynależny fortecy. Kirill, mój panie. Naczyniu Alskala, wielkiego księcia zniszczenia, będziesz władać światem. Tak. Świat mnie nie interesuje. Muszę złapać anioła. Anioły nie zostawiają śladów. Chcesz zniszczyć ich podniebne miasta? Zwróć się do Vejera. Vejer, nic z tego. Wierz sobie w co chcesz. Na razie załatw mi kilku niszczycieli. Niszczycieli. A, to ci. Super. Teraz tak, on tu jest. A to jest portal w obie strony. Ciekaw jestem, gdzie on prowadzi. To jest niebezpieczne póki co. Dobra. Widzę, że mam już progres niezły. To sobie tutaj weźmiemy. Co tu jest? Tu jest tak. Okej. Dobra, w sumie mam dwóch bohaterów. A jemu coś chyba mogę dać. Nawet chyba 10 punktów mu przydzielić. Tak, mogę, więc dam ci na pewno te. Związane z logistyką. Z atakiem. Ze zdobywaniem doświadczenia i coś z magią. Magia ciemności. Teraz masowe osłabienie i magię ciemności, tak. Dobra. Tu jest bardzo wysoki, bo on nie ma wojska, nic. Czyli będziemy mieć takiego dodatkowego kompana. A może to jest tak, że w każdej kampanii jest jakiś kompan dodatkowy? Być może. Tu widzę teren, którego na razie nie chcę przekraczać. Podbijamy sobie wszystko, coś się jąknąłem nawet. To niedobrze, że się jąkam. Leci coś na mnie. Niski, a to ten Czesio. Ten Czesio głupi. Jak ci tu mam zaatakować? Zobaczymy, jak tu jest sytuacja. Czy ktoś się chce do niego przyłączyć? Nie, bo tu wszystkie jednostki nekropolii. To niech tu idzie. A ja teraz tak. Zobaczymy, gdzie on poleci. Zaraz, czy zbierać to, czy nie. Nie, wiecie co? Czmychnę sobie tutaj. Dobrze, że mam drugiego bohatera, ale czmychnę sobie. Nie będę na razie wszystkiego zbierać. Bo trzeba sobie załatwić dobry teren. Przy okazji popodbijemy to. I lecimy tam dalej. Trzeba na razie... Wydaje mi się, że tu są takie dwa regiony, że pierwszy to jest ten po lewej. Na dole taki dolno... Dolny, lewy, coś tam. No, tu mnie znowu atakuje. Atakuj sobie, i tak ci to nic nie da. No, gówno ci to dało. Właśnie. Właśnie. Poczekajcie, poczekajcie. Skoro dostałem nową jednostkę, to powinienem ją móc wybudować. Tak, budujemy. Wszędzie. Z tą epicką muzyką. Mam trzy zamki. Wybudowałem w trzech miejscach. Dobra. Idziemy dalej. Oho.
Jeszcze to podbijemy. Będę mieć już więcej do szkolenia. Nie, teraz coś mi się to trochę łatwiej wydaje. Może z początku było tak trudno? Kurde, z dowodem akceptuj. Odruchowo wszystko klikam. No cóż, tak bywa. Niestety. To przez moją nieuwagę. Tu jest jakiś... Tu nic nie zrobię. Mogę co najwyżej pochodzić sobie. Tu jest gdzieś jeszcze jakiś teren niepodbity. Aha, to jest ten. Dobra, to ten może iść tutaj. No i Kirill niech sobie idzie. Przy okazji, czy on ma tyle many, by wrócić się, teleportować albo coś w tym sensie. Jest, może. Ale to nie ten. Kurde, dobra, nieważne. Dobra, skoro Kirill ma tak... Kirill ma chyba jeszcze trochę wojska, co? Nawet ma. Po tym drugim sobie pójdziemy. Przy okazji coś pozbiera, coś porobi. W końcu mam już więcej tych terenów. Dobra, Kirill niech tu pozbiera, a ten może iść na inwazję, skoro ma 10 poziom. To nie powinno być takich problemów. Jeszcze w dodatku niszczycieli sobie bierze. No, zaraz, to tak. To tak. Czemu się znowu nie chcesz złączyć? Strażniczki, łączcie się! Czyli tutaj będzie reproduktor, a tutaj będzie chyba jeszcze jakaś lepsza jednostka, tak mi się wydaje. Powtarzam, to mi się tylko wydaje. Nie musi być tak, jak ja mówię. Dobra, to Kirill sobie tutaj opustoszy te wszystkie tereny, a tym drugim pójdziemy i podbijemy to zamczysko, które mnie już nachodzi. Będziemy mieć dwa fronty. Chociaż nie do końca jest dużo wojsk, ale tych Cześćków, tych mocniejszych mam, więc to powinno coś tam dać. Będzie jakaś szansa, jak nie to najwyżej sobie wczytam albo coś zrobię. Dobra, zbieramy, zbieramy artefakty, zbieramy, wszystko zbieramy. Przy okazji nawet też dostałem tych mocnych koksów, tak? Nie, chyba nie, albo już ich straciłem. Dobra, i zostało tylko to, jakiś amulet, jugo coś tam. Jaguara. Tak, jaguara. Tu jest jeszcze coś. Coś tu jest. Ty, tu jest złoto, ja nawet nie zauważyłem. Zaraz, jak tu wygląda sytuacja? Nadal prawie żaden, to dobrze. O, coś tam potraciłem. Dobra, czy mogę to? Nie, od 15 levela. To może coś ci zaklęć dam. Może coś innego, bo nic nie daję. Właśnie, ogień, ty jesteś demon, może coś ci z ognia dam. Płonący zapał, ognista tarcza, magia ognia, ognisty pocisk ci dam. W końcu ty jesteś demonem, więc wypadało, żebym ci coś dał więcej niż tylko zaklęcia ciemności. Ty duchu coś pilnujesz, ale mi się nie podobasz. Nie, to nawet jest git. Dobra. Dobra, olam to, oleję to złoto, już mi się nie chce lecieć. Weźmiemy to, mam dwukrotnie manę i powinienem się teraz przenieść. Ten niech leci. No jak tam, a jeszcze dalej. Trochę dziwny ten teren zdobyłem, taki długi. Ale na razie jest coraz lepiej. Podbiliśmy już co nieco. Mam nadzieję, że wszystko idzie po mojej myśli. Nie okaże się, że nagle coś mnie tu zajdzie niespotykanego, niepokonanego. Zaraz, czy się opłaca wracać? Właściwie to tak. Zdobędę sobie wojska. I tutaj oczyszczę tą resztę. Poczekamy sobie na koniec tygodnia,
Czy coś mogę jeszcze wybudować? Tu nic.